Na swój ubiór i wygląd także mamy duży wpływ, ponieważ to ja decyduję, co chcę założyć i jak chcę wyglądać. Nie ma znaczenia, co inni na to powiedzą. Najważniejsze jest to, abym ja dobrze się w tym czuła. Dziś w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji Zespół Szkół Ogólnokształcących organizuje kolejną debatę oksfordzką. Proszę powiedzieć, która to debata, jaki jest jej temat i kto bierze w niej udział? Zgadza się, po raz 12 w tym roku organizujemy debatę oksfordzką. Jest to alternatywa obchodów Dnia Wagarowicza, pierwszego dnia wiosny i od 12 lat kontynuujemy tę tradycję. Tegoroczny temat, dzieci i ryby głosu nie mają, mój głos w wyborach, dotyczył problemów, z którymi borykają się młodzi ludzie. Faktu, czy mają wpływ na jakiekolwiek wybory. Wybory mamy na myśli tutaj samorządowe, prezydenckie, parlamentarne, ale także wybory życiowe. Dyskusja jest olbrzymia za każdym razem i bierze w niej udział społeczność naszej szkoły, uczniowie klas gimnazjalnych. Proszę powiedzieć, czym się charakteryzuje debata oksfordzka? No, debata jest formą wymiany poglądów między dwoma stronami, które próbują przekonać publiczność do swojego zdania, do swojej racji. No i tak w naszych debatach oksfordzkich zawsze wybieramy jakieś tematy, które dotyczą młodzieży, które mają z nią jakiś związek. Dlatego w tym roku też poruszyliśmy taki temat: dzieci i ryby głosu nie mają, czyli mój głos w wyborach. Chodzi tu o to, żeby podkreślić, czy młodzież rzeczywiście ma jakiś wpływ na otaczającą nas rzeczywistość, czy też decydują za nią dorośli, czy ona tak naprawdę nie ma żadnej możliwości działania. Dwie strony debaty będą nas próbowały przekonać właśnie do swojego stanowiska w tej kwestii. Uczniowie przygotowywali własne teksty, które będą wygłaszać tutaj przed publicznością zebraną w Domu Kultury w Kuźni Raciborskiej. Oczywiście w każdej debacie bierze też udział marszałek, który jest odpowiedzialny za przebieg debaty, i sekretarz, który pilnuje przede wszystkim czasu trwania wypowiedzi poszczególnych mówców. Po drugie, zazwyczaj to nauczyciele wybierają uczniów kwalifikujących się do projektu, więc niektórzy z nas mogą w ogóle nigdy z nich nie skorzystać. Z nami pan senator Adam Zdziebło. Jak oceni pan wystąpienia kuźniarskich gimnazjalistów? Sądziłem, że w zeszłym roku ten poziom już był bardzo wysoki, ale w tym był jeszcze wyższy. To też pokazuje, że tu jest bardzo ciężka praca wykonywana przez nauczycieli, opiekunów i wychowawców, którzy świetnie pracują z młodzieżą od wielu lat i dlatego też te wystąpienia są bardzo precyzyjne. Z jednej strony, a z drugiej poruszają bardzo wiele aktualnych tematów. Można powiedzieć, że i te pro, i te kontra, one wszystkie trafiały w punkt. One naprawdę wskazywały na wszystkie elementy, którymi dzisiaj żyje nie tylko młodzież, ale którymi dzisiaj żyje nasze społeczeństwo. Ze mną pan poseł Henryk Siedlaczek. Przysłuchiwał się pan dzisiaj wystąpieniem uczniów, skrzętnie robił notatki. Czy pana zdaniem młodzież, dzieci mają dzisiaj głos, czy wprost przeciwnie? Który z obozów miał rację, który z obozów pana przekonał? To jest trudne pytanie, to jest pytanie na całą debatę, bo jak pan redaktor zauważył, próbowałem w jakiś sposób z wokandy dzisiejszej debaty o tym mówić. Troszeczkę mieszano wychowanie z demokracją i tak dalej, ale poszli uczniowie w kierunku wychowania dla demokracji, całego obszaru relacji dorosły, dziecko, relacji nauczyciel, uczeń, relacji szkoła, w ogóle cały obszar misji, zadania szkoły w relacji z uczniem. Debata fajna. Powiem szczerze, jedna z lepszych debat na tych 11, w których byłem. Dobrze się na niej czułem, tym bardziej, że zarówno jedna, jak i druga strona czuła problem bardzo dobrze i bardzo dobrze zostały wyartykułowane przede wszystkim te wszystkie elementy, o które my w całym procesie nauczania, wychowania czy domy rodzinne dbamy, aby młode pokolenie wychowane zostało dla demokracji, dla wspólnotowego funkcjonowania, dla wspólnego życia, dla organizowania tego życia również i dla tych, którzy ich w to dorosłe życie wprowadzali. Każdy wie, że nastolatki nie mają wielkiego wpływu na swój ubiór. Jeśli będę się kierować własnym gustem, to co na to powiedzą moje koleżanki? Czego mogą się dowiedzieć poprzez udział w takiej debacie?
Uczniowie przede wszystkim uczą się wypowiedzi publicznej, uczą się kontaktu ze społeczeństwem, z ludźmi, którzy mogą od nich odebrać jakieś informacje, no i przede wszystkim uczą się samodzielności, bo tutaj chodzi o to, żeby samodzielnie podejmować decyzje, czy jestem za, czy przeciw, i uczą się wyrażać swoje poglądy w tej kwestii, czyli starają się po prostu skłonić innych do swojego własnego stanowiska. Gdyby pan miał wpływ na ustalenie tematu kolejnej debaty, co pana zdaniem, na jaki temat gimnazjaliści mogliby jeszcze debatować, zacząć się spierać? Sądzę, że tych tematów jest dużo, ale kilka na pewno bym poruszył. Przede wszystkim związanych z przedsiębiorczością, bardzo szeroko pojętą, bo wydaje mi się, że gdzieś to troszeczkę zagubiliśmy, a to powinno wrócić. Czyli w tym dyskursie szkolnym także ta przedsiębiorczość, dobrze pojęta, to nakierowanie na rozwój powinno się pojawić mocniej, być mocniej zaakcentowane. Wtedy też moglibyśmy inaczej z tymi ludźmi pracować, kiedy wchodzą na rynek pracy. A dziś ta sytuacja jest taka, że szkoła kształci, uniwersytet również, a później przychodzi osoba do pracy i musi się jakby uczyć od nowa, bo nie zna tej części praktycznej. Tutaj warto byłoby też poznać głos młodego pokolenia. Kolejny duży temat, o którym warto by rozmawiać i który jest tematem bardzo szerokim, to służba zdrowia, czyli ta sytuacja, która jest dzisiaj, ale też jakby młodzi wyobrażali sobie ten system w przyszłości, tak żeby był dobry dla nas, ale także dla nich. Czy takie spędzenie dnia Wagarowicza jest pożyteczne, jest słuszne? Uważam, że jest bardzo pożyteczne i godne naśladowania, ponieważ jest to alternatywa dla Wagarów. Uczniowie nie uciekają ze szkoły, przychodzą do Domu Kultury i uczestniczą w debacie, która dotyczy ważnych tematów, przede wszystkim takich, które nurtują młodego człowieka. Więc uważam, że samo organizowanie debaty jest jedną z lepszych inicjatyw, które mamy w naszej szkole. Pytałem już o to pana senatora, jakimi tematami jeszcze gimnazjaliści mogliby się zająć na takich debatach. Zwrócił uwagę tutaj na służbę zdrowia, na przedsiębiorczość. A zdaniem pana posła, co jeszcze można byłoby podjąć na takiej debacie? Jest wiele obszarów, co do których warto skierować swoje oczekiwania, czy skierować propozycje. No i akurat czy służba zdrowia, czy inne tematy. Ja akurat, jako będąc nauczycielem, trochę bym uciekał od tego, bo myślę, że tematy do dyskusji muszą posiadać pewną dynamikę. Ja bym jednak poszedł w kierunku miejsca szczególnego, miejsca, z którego się wywodzę, miejsca, któremu zawdzięczam swoje dzieciństwo, swój kręgosłup, swoją filozofię na życie, świat, z którego wychodzę, dom rodzinny, szkoła, kościół, dom, przyjaciele i tak dalej, i tak dalej. Także to jest dzisiaj bardzo ważne, bardzo istotne. Debata o miejscach, do których wracać każdy chce, często po latach nieobecności, to jest ważne, bardzo ważne, bo to jest kształtowanie nie tylko umiłowania miejsca szczególnego, ale umiłowania ludzi, którzy mój kręgosłup, mój charakter, moją osobowość i moje widzenie świata kreują bez względu na to, czy mieszkam w Sydney, w Berlinie, czy w Waszyngtonie. Czego pana zdaniem takie debaty oksfordzkie mogą nauczyć tak młodych ludzi? One poszerzają horyzonty. Poprzez to, że mamy bardzo zwartą, spójną i krótką formułę wypowiedzi, w sposób bardzo prosty trafia do młodego człowieka bardzo duża dawka wiedzy, ale podana w taki sposób, żeby była zrozumiała, oparta o konkretne, żywe, aktualne przykłady, obudowana tym, co jest konieczne, czyli tym wszystkim, co doprowadziło do sytuacji, z którą się dziś mierzymy. To, moim zdaniem, jest najlepszy pomysł, aby przekazywać wszystkim młodym ludziom, jak dzisiaj wygląda demokracja, ale też jak wyobrażalibyśmy sobie, żeby ona była w przyszłości lepsza, korzystniejsza, jeszcze inna. Uczniowie przygotowali się nie tylko pod względem merytorycznym, ale także muzycznym. No, wejście pana posła towarzyszyła ciekawy podkład muzyczny. Jak pan to odebrał? Miło. Bardzo miło i tym bardziej, jeszcze raz podkreślam, jestem nauczycielem, więc
odebrałem to dla siebie w bardzo pozytywny sposób. Patronat honorowy nad debatą objął prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Bronisław Komorowski. To w pewnym sensie też jest zaczątek obchodów samorządności w Polsce, prawda? Tak, w tym roku obchodzimy 25-lecie samorządności w Polsce. 25 lat mija od pierwszych demokratycznych wyborów do samorządów. 25 lat zmian, jeśli chodzi o politykę w regionach. Stąd debata mówiąca o głosie młodych ludzi w wyborach dotyczyła także spraw samorządowych. Dzisiejsza debata dotyczy wyborów. Niektórzy uważają, że jako nieletni nie potrafimy jeszcze dokonywać wyborów. Uważam, że to nieprawda. Każdy z nas codziennie dokonuje różnych wyborów. Jedne są bardzo ważne, inne trochę mniej.